Na pewno stoimy na krawędzi mocnego kryzysu politycznego. Chyba jest jeden kraj na świecie, który jest zainteresowany, abyśmy tą krawędź przekroczyli. W mojej ocenie to jest Rosja. To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to, co obserwujemy w Ukrainie i konsekwencja tej wojny jest realnym dla nas zagrożeniem. Wojna w wymiarze informacyjnym już trwa. Stany Zjednoczone są tym krajem, który tak naprawdę pozwala Izraelowi funkcjonować na Bliskim Wschodzie. Ja bym przestrzegał tych, którzy by chcieli Stany Zjednoczone postrzegać przez pryzmat, no powiem wprost, wystrzelonych rakiet. Iran stwierdza, że swoją misję wykonał, że on już nie planuje, nie przewiduje uderzeń na Izrael. Pod względem właśnie tym wojskowym i technologicznym to jest absolutnie porażka. Porażka Iranu, uderzenie na ten konwój humanitarny. No, nie ma najmniejszego, że tak powiem, jakby najmniejszej kwestii wytłumaczenia. Pamiętajmy, że Donald Trump nie jest politykiem. On swoją pozycję zbudował na biznesie. Tu nie chodzi o kwestię mocarstwa atomowego, tutaj chodzi o kwestię, krótko mówiąc, sojuszu NATO i narracji Rosji. Sytuacja nie jest przegrana, natomiast wygraną Ukrainy jest sytuacja, kiedy, jeszcze raz powtórzę, Zachód i nie tylko Zachód Europy wesprze Ukrainę w tej wojnie. Dzień dobry, Eryk Błaszak, to jest Rozmowa Gońca, a moim i Państwa gościem jest dziś generał Mirosław Różański, generał broni rezerwy Wojska Polskiego, a także senator obecnej kadencji. Dzień dobry, panie generale, panie senatorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Świat staje na krawędzi. Taki wpis zamieścił jakiś czas temu Donald Tusk na platformie X, tuż po tym wszystkim, co się działo na linii Izrael-Iran, Iran-Izrael. No i właśnie pierwsze moje pytanie, panie generale, czy rzeczywiście jest tak, że świat stoi na krawędzi, no jak rozumiem, wojny? Na krawędzi na pewno, natomiast tutaj musimy być precyzyjni, co rozumiemy przez pojęcie wojna. Bo jeżeli myślimy o konflikcie globalnym typu wspomnienie II wojny światowej, to myślę, że do takiego konfliktu jest daleko i oby było daleko. Natomiast na pewno stoimy na krawędzi mocnego kryzysu politycznego. Uważam, że grozi nam też duży kryzys ekonomiczny, jeżeli rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie w sposób właśnie taki, jak ją obserwujemy, czyli z jednej strony ataki, reataki, angażowanie się innych krajów, które wspierają bądź Iran, bądź Izrael. Ja bym to spuentował w ten sposób, że chyba jest jeden kraj na świecie, który jest zainteresowany, abyśmy tą krawędź przekroczyli. W mojej ocenie to jest Rosja. Panie generale, a jak pan ocenia no właśnie takie przestrogi ze strony tutaj Donalda Tuska, no takie jednoznaczne, no bo przecież wcześniej padło sformułowanie premiera, że no żyjemy w epoce przedwojennej, no teraz takie stwierdzenie, że stoimy na krawędzi, no niektórzy mówią, że jest to takie straszenie, a niektórzy nie, że jest to po prostu realne patrzenie na rzeczywistość. To jest, panie redaktorze, jak najbardziej realne patrzenie. I jeszcze raz wrócę do tej kwestii wojna, jak ją rozumiemy. Jeżeli chodzi o Polskę, to mamy i musimy mieć świadomość, że to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to, co obserwujemy w Ukrainie i konsekwencja tej wojny jest realnym dla nas zagrożeniem. Jeżeli byłbym pociągliwy i bym nie wskazywał, że możemy się spodziewać w jakimś bliskim horyzoncie kilku lat, że polską granicę przekroczą rosyjskie czołgi, że będziemy mieli otwarty konflikt zbrojny o charakterze takim militarnym, ale uważam, że wojna w wymiarze informacyjnym już trwa. Realnym jest to, że na terenie i Polski, i krajów wschodniej flanki, a szczególnie krajów wzdłuż Morza Czarnego, jak i bałtyckich, mogą być prowadzone akcje o charakterze dywersyjnym. I jest taki wymiar, o którym dzisiaj zaczynamy mówić, ale może jeszcze nie należycie, że tak powiem, intensywnie, to jest wymiar cyberprzestrzeni. Uważam, że tutaj należy się spodziewać tego,
że takie zagrożenia mogą istnieć i takie ataki będą się powtarzały. A destrukcja systemu chociażby bankowego, który dotknąłby każdego z nas, systemu energetycznego, który byśmy odczuli, czy w końcu systemów komunikacji, porty lotnicze czy kolej, to jest ten wymiar i ta przestrzeń, z którą się musimy liczyć, że może być zagrożoną i tam mogą być oddziaływania. I tutaj powiem z całą odpowiedzialnością skierowane w kierunku Polski i innych krajów z Rosji. Ja do tego wątku polsko-ukraińskiego jeszcze wrócę, no ale tak, cały świat żył tym wszystkim, co się działo właśnie na linii Iran, Izrael, Izrael, Iran. Iran w stronę Izraela wystrzelił 185 dronów, 36 pocisków manewrujących i 110 rakiet ziemia-ziemia. Pan generał się spodziewa, że teraz będziemy mieli do czynienia z eskalacją czy deeskalacją tej całej sytuacji? Proszę zwrócić uwagę na komunikaty, jakie płyną tak naprawdę z różnych części świata. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, a nawet Chiny, co do których polityki oczywiście mamy też pewne wątpliwości. Część krajów arabskich zwraca się do Izraela o rozwagę, o to, aby ewentualne jakieś odpowiedzi były adekwatne, a nawet przestrzega, żeby nie eskalować tego konfliktu o charakterze zbrojnym. W moim przekonaniu ma to dwa wymiary, jeżeli pan pozwoli. No, Bliski Wschód to kolebka cywilizacji, najstarsze miasto świata, Jerycho to kolebka trzech religii, ale to również, krótko mówiąc, jedno z największych złóż ropy naftowej na świecie. I ta destabilizacja o charakterze ekonomicznym, tak jak powiedziałem wcześniej, może za wyjątkiem Rosji, absolutnie nikomu nie jest potrzebną. I nawet to stwierdzenie Stanów Zjednoczonych, że nie będą brały udziału w aktywnych działaniach przeciwko Iranowi, a jedynie będą wspierać defensywnie Izrael, świadczy o tym, że szeroko rozumiana dyplomacja, użyję takiego określenia, dzisiaj będzie intensyfikowała swoje działania, żeby jednak deeskalować ten problem, który dzisiaj obserwujemy. A kończąc, powiem w ten sposób, nie jest to łatwe, bo tam nie ma takiej jednej linii podziału zero-jedynkowej, czarno-białej, jeżeli gdzie przebiega ta linia konfliktu, bo pamiętajmy, że tych aliantów poszczególnych krajów jest bardzo dużo, jak też chociażby są też kraje arabskie, które wspierają Izrael, czy mają poprawne stosunki dyplomatyczne, więc to nie jest w układzie takim, że tylko Izrael, kraje arabskie, nie tylko sunici, szyici, tych linii podziałów jest naprawdę bardzo wiele. No właśnie, panie generale, pan był zaskoczony, że na przykład kraje takie jak Jordania, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, no jednak skierowały swoją pomoc w stronę Izraela. Nie jestem zaskoczony. Obserwuję, no zresztą w tych krajach miałem przyjemność być i służbowo, i prywatnie. I taka narracja, można powiedzieć, poza protokołem, jest jednoznaczna. Wszyscy chcą robić interesy, wszyscy chcą robić biznes i wszystkim zależy na stabilizacji w regionie. Są oczywiście te siły takie radykalne, ekstremistyczne, które od czasu do czasu wywołują te konflikty, które obserwujemy. One nie są dzisiaj odosobnione. Ten atak z 7 października, no krwawy i straszny, taki brutalny, terrorystyczny, nie jest może pierwszym, ale pierwszym w takim wielkim wymiarze. Dlatego ta polityka taka propokojowa, pamiętajmy na przestrzeni dekad, że nawet Nagroda Nobla była, że tak powiem, przyznana dla dwóch stron, czyli Izraela i Palestyny. Więc te wysiłki może mało efektywne dzisiaj, ale są prowadzone i w to się angażują również kraje arabskie. Pan generał zwraca uwagę na to, że no powiedzmy ten świat Zachodu, no ze Stanami Zjednoczonymi na czele, raczej będą dążyć do deeskalacji tego konfliktu. Zresztą to można zauważyć, Joe Biden stwierdził wyraźnie, że obrona Izraela tak, ale już jakieś działania ofensywne wykluczone. Natomiast no pytanie, jak zareaguje Izrael, no bo tutaj nie jest żadną tajemnicą, że Benjamin Netanyahu no tak na razie nie bardzo zdawał się przejmować tym, co do tej pory mówił Joe Biden. Jeżeli chodzi o Izrael, to musielibyśmy się cofnąć do ubiegłego roku, czyli
szereg protestów, manifestacji skierowanych przeciwko premierowi Netanyahu, który no, zaczął ingerować w system no, trzeciej władzy, czyli sądownictwa, i to spotkało się z dużym, krótko mówiąc, oporem społeczeństwa. Popularność Netanyahu mocno spadła w ubiegłym roku, nawet ma postawione zarzuty i wręcz czeka się, kiedy on zakończy swoją misję jako premiera. I dzisiaj dla rządu, a szczególnie dla premiera Izraela, mówiąc wprost, takie przeciąganie tego konfliktu w różnym wymiarze jest na rękę, no bo nawet po tych atakach, które przy ostatnim ataku, który miał miejsce ze strony Iranu, on jednoznacznie może przypisywać sobie swoją skuteczność, że obronił państwo Izrael, że obronił Izraelczyków. I myślę, że tutaj będą takie spory i napięcia. Natomiast trzeba sobie powiedzieć wprost, Stany Zjednoczone są tym krajem, który tak naprawdę pozwala Izraelowi funkcjonować na Bliskim Wschodzie. No te ogromne dotacje i kierowane środki finansowe, te alianse o charakterze gospodarczym są tak mocne, których Izrael nie może zbagatelizować. A czy to wszystko, co się wydarzyło właśnie w ubiegły weekend, to jest sytuacja win-win dla jednej i drugiej strony, jak no, usiłuje się to przedstawić, czy też może nie? Tutaj bardziej powinien być zadowolony Iran, czy może jednak bardziej Izrael? Czy nie można tego rozpatrywać w takich kategoriach w ogóle, panie generale? Czy w ogóle jeszcze też może to był teatr pewnego rodzaju? Znaczy, jeżeli to tak byśmy na spokojnie przeanalizowali, to no, zaczyna się to oczywiście od tego uderzenia na konsulat w Damaszku, gdzie giną no, wysocy oficerowie tak naprawdę Iranu, którzy odpowiadają za milicje, które są formowane w różnych krajach, milicje proirańskie. Izrael się nie przyznaje, ale to jest mocno czytelne, kto wykonał powyższe, więc no, no reakcja Iranu była dla Iranu i społeczeństwa irańskiego konieczną, bo rząd w Iranie musiał zademonstrować stanowczość. Natomiast sposób, po pierwsze, komunikowania, że będzie uderzenie, że zostanie wykonane, że będzie ono o dużym wymiarze, ono, tak powiem językiem może kolokwialnym, nie było w ogóle zamaskowane, było komunikowane. To pozwoliło tak naprawdę Izraelowi i krajom wspierającym, mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Jordanii czy nawet Arabii Saudyjskiej, przygotować się na to uderzenie. No i finał tego jest taki, że dzisiaj Izrael może mówić, że skutecznie obronił. Proszę zwrócić uwagę, że w wypowiedziach polityków Izraela bardziej używa się właśnie taką formułę ogólną, że obroniliśmy. Niektórzy tylko wspominają o sojusznikach, więc ta formuła jest no, taka, która pozwala dwóm stronom mówić o tym, że są skutecznymi. Oczywiście propaganda i ta wojna informacyjna, no, chyba już się przyzwyczailiśmy, obserwując to, co się dzieje w Ukrainie, ma istotne znaczenie w dwóch wymiarach. Z jednej strony dla własnego społeczeństwa, z drugiej strony no, komunikacja dla środowiska międzynarodowego. I proszę zwrócić uwagę, że Iran stwierdza, że swoją misję wykonał, że on już nie planuje, nie przewiduje uderzeń na Izrael, że no, użyję takiego określenia, czuje się usatysfakcjonowany. Co to oznacza? Że jeżeli teraz Izrael podjąłby znowu jakieś działania o charakterze tym ofensywnym, to w wymiarze tym międzynarodowym no, Iran będzie mógł mówić, że no niestety, ale to Izrael jest tą siłą destrukcyjną na Bliskim Wschodzie. Także tutaj jest taka gra tymi faktami, które są, że tak powiem, no, niezbite, natomiast ich interpretacja jest zgoła odmienna po dwóch stronach. No, myśli pan, że przedstawiciele Iranu no, jednak byli zaskoczeni tym, że no, 99% obiektów zostało zestrzelonych? A tutaj to muszę powiedzieć, że pod względem właśnie tym wojskowym i technologicznym to jest absolutnie porażka. Porażka Iranu, bo zestrzelenie tak dużej ilości pocisków różnych, bo były i balistyczne, i były manewrujące, nie zapominajmy też o dużej liczbie dronów, wskazują, że ta technologia, którą dysponuje Zachód i kraje wspierane przez Zachód,
w zestawieniu z tym, co dzisiaj, przepraszam, oferuje Iran, no jest jednoznaczne na korzyść Zachodu. Ja liczę na to, że może Izrael też zmieni teraz podejście do kwestii związanej z wojną w Ukrainie. Do tej pory był mocno powściągliwy i może też włączy się do tej koalicji proukraińskiej, bo no, pamiętajmy, że duża część tego, co w przestrzeni powietrznej nad Ukrainą znajduje się podczas tych ataków rosyjskich, to jest produkcja z Iranu, czyli jesteśmy w stanie, jest możliwość obrony Ukrainy, zmienienia profilu wojny, którą dzisiaj obserwujemy jako no, taką stagnację, a czasami z korzyścią działania na rzecz Rosji. I to jest taki sygnał, który według mnie jest no, w perspektywie budujący, oby tylko była wola polityczna, żebyśmy zechcieli Ukrainę wesprzeć sprzętowo, a szczególnie amunicją, która była wykorzystywana teraz przeciwko tym rakietom i systemom bezzałogowym Iranu. A jak pan ocenia dotychczasowe działania Izraela i władz też Izraela? Mam na myśli tutaj przede wszystkim dramat humanitarny w Strefie Gazy, ale też niedawny konwój, znaczy atak na konwój humanitarny, gdzie no, życie stracił między innymi obywatel Polski, no czy właśnie ten atak w Damaszku? Do ataków w Damaszku nie chciałbym się odnosić tożsamo do tego, co się dzieje w Gazie. To są dwie zupełnie odmienne, że tak powiem, sytuacje. I wróciłbym do tego pana pytania dotyczącego Gazy. No powiem tak, absolutnie nie jest wytłumaczalne to, iż, krótko mówiąc, giną osoby, które nie są zaangażowane w działania o charakterze terrorystycznym, zbrojnym, nie są członkami Hamasu. A to uderzenie na ten konwój humanitarny no, nie ma najmniejszego, że tak powiem, jakby najmniejszej kwestii wytłumaczenia. Izrael się do tego przyznaje, może już nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale nie można tego traktować tylko i wyłącznie jako pomyłkę. To jest, jeżeli zaniedbanie, to na najwyższym poziomie. Jeżeli to jest jakieś świadome działanie nawet jakichś dowódców na najniższym szczeblu, no to jest niedopuszczalne. Więc myślę, że i nacisk Zachodu jest ogromny. Ja kilkanaście dni temu zamieściłem taki wpis apelujący czy wskazujący, że Izrael powinien absolutnie zapewnić dostarczanie pomocy humanitarnej zarówno drogą powietrzną, lądową czy morską, bo nie da się wytłumaczyć śmierci dzieci, kobiet, osób w podeszłym wieku, tylko dlatego, że może wśród, że tak powiem, tychże przebywać ktoś, może, zaznaczam, ktoś, kto jest terrorystą. Tutaj można zastosować inne środki, inny sposób zdobywania informacji, wywiad, etc., działania specjalne, ale nie masowe działanie z wykorzystaniem artylerii, czołgów czy lotnictwa. To jest absolutnie nie do wytłumaczenia. Joe Biden we wczorajszej rozmowie powiedział, jesteśmy, to jest cytat, zaangażowani w obronę Izraela, razem z partnerami odparliśmy atak Iranu. No i moje pytanie, panie generale, pana zdaniem Stany Zjednoczone, ten konflikt, który możemy obserwować, stawiają Stany Zjednoczone ciągle jako tego hegemona, czy raczej kolosa na glinianych nogach, który niewiele tutaj może zdziałać niestety i Benjamin Netanyahu obnaża słabość Joe Bidena? To jest daleko idąca teza, panie redaktorze. Stany Zjednoczone są potęgą gospodarczą. Oczywiście ta rywalizacja z Chinami istnieje, ją obserwujemy w niektórych przestrzeniach. Chiny dominują. Stany Zjednoczone są krajem, który najwięcej przeznacza na systemy bezpieczeństwa, na uzbrojenie. Stany Zjednoczone w końcu są krajem, który posiada najpotężniejszą armię. Ja bym przestrzegał tych, którzy by chcieli Stany Zjednoczone postrzegać przez pryzmat, no powiem wprost, wystrzelonych
rakiet czy ilości samolotów, które znajdują się w takiej, a nie innej operacji, bo Stany Zjednoczone, które mają interes, że tak powiem, globalny, utrzymują siły tak naprawdę w każdej części świata. Stany Zjednoczone są zainteresowane i muszą być zainteresowane tym, co się dzieje w obszarze bieguna północnego. I w końcu Stany Zjednoczone są bardzo poważnym graczem w przestrzeni kosmicznej. Jeżeli będziemy na Stany Zjednoczone patrzyli przez pryzmat tylko i wyłącznie, powiedzmy, takich konfliktów, jak obserwujemy na Bliskim Wschodzie, to będzie niepełny obraz. Oczywiście, jeżeli w tym momencie będziemy chcieli się odnieść do administracji amerykańskiej, no to zasady funkcjonowania, krótko mówiąc, Stanów Zjednoczonych, obu izb parlamentu, trybu wyborów, etc., on jest specyficzny, jest chyba jedyny na świecie, którego nikt nie powielił. Dzisiaj się zastanawiamy, co będzie, kiedy będą wybory jesienią i kto wygra te wybory i jak będzie polityka Stanów Zjednoczonych wewnętrzna i zewnętrzna, bo kandydat, czyli Trump, no, deklaruje jednoznacznie odejście od takich proglobalnych działań, będzie się skupiał tylko i wyłącznie na Stanach Zjednoczonych. Panie generale, no to, Donald Trump nie... tutaj mówi wprost, że gdyby to on był prezydentem Stanów Zjednoczonych, to do takich scen, jakie doszły w weekend, by w ogóle nie doszło. Znaczy, pamiętajmy, że Donald Trump nie jest politykiem. To nie jest człowiek, który elekcyjnie gdzieś wcześniej został wybierany, czy to na stanowisko senatora, czy to do kongresu. On swoją pozycję zbudował na biznesie o charakterze deweloperskim, medialnym. To nie jest człowiek, który tak naprawdę zgłębił kwestię dotyczącą polityki globalnej. Jego hasła o charakterze, no niejednokrotnie muszę powiedzieć, no wprost populistycznym, to takie słynne America the First jest nośne i to trafia do społeczeństwa amerykańskiego, które żyje w różnym standardzie, że tak powiem, posiadania i tego komfortu. Więc ja słowa Trumpa przyjmuję, je oczywiście traktuję w sensie analizy poważnie, ale konsekwencje tych słów mogą być różne. Puentując, jeżeli pan pozwoli. Przed wyborem w 2016 roku Trump też tą swoją szabelką mocno, że tak powiem, tak nas wszystkich straszył. Natomiast kiedy został w 2017 roku już prezydentem, on nie zmienił ustaleń ze szczytu NATO w Warszawie. Nie zmienił ustaleń prezydenta Obamy dotyczących rozmieszczenia części sił, też między innymi w Polsce. Chcę przypomnieć o brygadowej pancernej grupie bojowej. Więc tutaj jakby są te dwie przestrzenie. Ta elekcyjna i później faktycznego sprawowania urzędu prezydenta. Panie generale, na Kremlu mówią, że hipokryzą jest potępienie ataku Iranu w sytuacji, w której nie został potępiony wcześniejszy atak Izraela. No i pana zdaniem, jaką rolę tutaj odgrywają przedstawiciele Rosji i Chin? Rosja, tak, po pierwsze, Iran jest krajem wspierającym Rosję i tutaj nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że oczywiście Kreml będzie stał po stronie Iranu. Powtórę, tak jak powiedziałem na początku naszego spotkania, Rosja jest tym krajem, które w moim przekonaniu jest zainteresowane o rozszerzeniem tego konfliktu, nawet w wymiarze gospodarczym, o którym już wspominałem. Po trzecie, hipokryzja to jest jednak chyba po stronie Rosji, bo jeżeli przeanalizujemy, w co i kogo, znaczy w co jest zaangażowana i Rosja kogo wspiera, popatrzmy chociażby na Syrię, popatrzmy chociażby na Jemen, to tutaj byłbym ostrożny w sensie tym, żeby przyznawać rację temu, co mówi się w Moskwie. No w ogóle ostatnie dwa lata to chyba nas przekonały do tego, że no nie ma wypowiedzi, czy to Putina, czy jego załóżników, użyję takiego określenia, które polegałyby na prawdzie, albo które byłyby nie jąszące środowisko międzynarodowe.
przypisywanie komuś jakiejś działalności o charakterze właśnie takim, który został określony hipokryzją, przy jednoczesnym zabijaniu dzieci, kobiet w tych barbarzyńskich, nieuzasadnionych uderzeniach na Ukrainę, to jest hipokryzja, która płynie z Kremla i z Moskwy i takim szerokim strumieniem. Cytat z Radosława Sikorskiego, panie generale. Teraz przydałoby się wzmocnienie izraelskiej obrony przeciwrakietowej oraz wyposażenie w podobne systemy Ukrainy. Pana zdaniem, jakie jest ryzyko, że konflikt ten, który możemy obserwować na Bliskim Wschodzie, przeniesie środek ciężkości i uwagę krajów Zachodu właśnie na ten konflikt, a nie na to, co się dzieje w Ukrainie? Tutaj jest duża rola, powiem wprost, Polski, bo od kilku miesięcy obserwujemy tą ofensywę ze strony rządu, ofensywę taką proukraińską, przekonywania Europy o tym, że zagrożenie jest ze strony Rosji. I myślę, że to jest taki moment, gdzie można byłoby się podzielić wysiłkiem, że jeżeli Stany Zjednoczone miałyby być zaangażowane na Bliskim Wschodzie, co by zmniejszyło ich zdolności wspierania Ukrainy, to Europa Zachodnia, która potencjałem demograficznym, ekonomicznym i nawet militarnym, powinna skupić się na wsparciu Ukrainy. I tutaj widzę takie rozwiązanie, takie jakby dwa wektory, dwa kierunki. Europa za wszelką cenę pomaga Ukrainie i tutaj powinien być skupiony główny wysiłek. Stany Zjednoczone nie powinny rezygnować z tego wsparcia oczywiście, ale przy tych dwóch ośrodkach, które mogą eskalować zagrożeniem, taki podział odpowiedzialności czy zaangażowania ja widzę. Ukraińcy mają pewien żal, mówią wprost o tym, że Amerykanie tutaj pomogli bronić przestrzeń powietrzną Izraelowi i to bardzo skutecznie, a im za bardzo nie pomagają. Jak pan generał myśli, czy to wynika z tego, że jednak Rosja jest mocarstwem atomowym, a Iran nie? Tu nie chodzi o kwestię mocarstwa atomowego, tutaj chodzi o kwestię, krótko mówiąc, sojuszu NATO i narracji Rosji, jaka jest przez cały czas prowadzona, że to Zachód jest winny za tą wojnę w Ukrainie. Na Bliskim Wschodzie nie ma takiego zagrożenia, że pojawiające się w przestrzeni powietrznej różnych krajów, w tym i Izraela, krótko mówiąc, czy to samoloty, te, które brały udział w odparciu tego uderzenia, bo to nie tylko systemy rakietowe, ale również lotnictwo, nie niesie implikacji wywołania konfliktu o charakterze, że tak powiem, Rosja-NATO, co tak naprawdę mogłoby grozić rozpoczęciem III wojny światowej. I ja rozumiem ból i rozumiem te słowa takie, które są emocjonalne ze strony Kijowa, ale tutaj to jest głównym czynnikiem, że Zachód musi być rozważny, szczególnie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, we wspieraniu Ukrainy. Istnieje taka możliwość. Za wszelką cenę powinniśmy dostarczać amunicję, systemy rakietowe. Ta inicjatywa czeska, która jest zasługująca na uznanie, czyli zdobycie amunicji, ogólnie mówiąc, w świecie i przekazanie dla Ukrainy, to jest wskazanie, że możemy zastosować różnego rodzaju inicjatywy dyplomatyczne kończące się efektem dostarczenia amunicji, systemów uzbrojenia Ukrainie. Ukraina jest w trudnym położeniu. Teraz ta decyzja o obniżeniu tego wieku poboru wskazuje, że są potrzebne też uzupełnienia stanem osobowym, ale ten stan osobowy i tych ludzi, którzy są zmęczeni, ale zdeterminowani, ich musimy wyposażyć w nowoczesne systemy uzbrojenia. Ukraińcy pokazują, że sami potrafią. Te systemy bezzałogowe, które zbudowali, które uderzają na głębokie zaplecze Rosji, wskazują, że Ukraińcy nie są tylko czekającymi, też podejmują inicjatywę, ale ja byłbym za tym, żeby naprawdę Zachód naprawdę się obudził i zdał sobie sprawę, że wsparcie Ukrainy to jest interes Zachodu, a w tym wypadku również i nasz, czyli Polski. Panie generale, i na koniec, pana zdaniem, Ukraina jest już na straconej, przegranej pozycji, czy nie? Czy jeszcze ciągle
no ciągle mają szansę. Nie, nie, absolutnie bym przestrzegał nawet przed taką tezą. Wojna jeszcze trwa, jest sytuacja taka, w której pamiętajmy, że Rosja tak naprawdę nie osiągnęła żadnych sukcesów w wymiarze no, całej tej wojny. Miała ona się zakończyć w ciągu kilku dni, no, trwa już ponad 2 lata. Nie ma jakichś spektakularnych sukcesów w zakresie zajęcia kolejnych terytoriów Ukrainy. Można powiedzieć, że sytuacja jest konstans. Tam są oczywiście takie wahnięcia na linii frontu, ale nie, nie. Sytuacja nie jest przegrana. Natomiast wygraną Ukrainy jest sytuacja, kiedy, jeszcze raz powtórzę, Zachód i nie tylko Zachód Europy wesprze Ukrainę w tej wojnie. I tutaj stawiamy kropkę w naszej rozmowie. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był generał Mirosław Różański, generał broni rezerwy Wojska Polskiego, a także senator obecnej kadencji. Dziękuję Panie Generale, Panie Senatorze. Dziękuję Panie Redaktorze, życzę wszystkim dobrego dnia.